Proszę, nasz dobrego domu. Panna na wydanie. Sprawiedliwie, obraza boska. Obdarte to usmotruchane. Skandal. A z rana wyszła w nowej sukience, w nowych skarpetkach, a teraz czysta mazepa. Strzyga, proszę jaśnie pana. Skandal, skandal. Ponadto to niezdrowo. Prowadzi ją tu do mnie. Już ja z nim pogadam. Już ja z tobą pogadam. Pan Ado! Naszy panienko! Pan Ado! A kom? Ty jesteś! Kom? Pan Ado! A kom? Noc jest krok! Pan Ado! Tu jej nie ma. Już uciekła. Szukaj wiatru w polu. Tam ta rinti, rinti, ręca. Przestała się Kasia w wodę. Patła koniki bez wodu, triaspa. Ależ panienko, co panienka robi? To nie wypada. Zawsze iśnie pana całym szkopkiem mleka chlust im prosto w oczy. Nie, to straszne, to okropne. Jakaś furia, wampir, pantera. Pantera, hetera, negiera, mesalina kluzna. Proszę nas zostawić samych. Proszę bardzo, nie przeszkadzam. Zostań. Pani Śmietańska wyjdzie. Sługa pani opistrzyni. Ada! To nie wypada. Ada? Dosyć tych kpin. Rozmawiamy poważnie. Siadaj. Niegodna jestem. Siadaj! Nie tu, nie przy tatusiu, ty wstrętna dziewczyno nierzeczna. Siadaj tam z daleka. Już siedzę. Niżej. Ej, ma on krzyż pański sto dziewucho. A no wiadomo, a być to przez matki chowane. Do szkoły chodziła i na pensję. Ale to nigdzie miejsca nie zagrzeje. I po prawdzie to złote serce i noze pędzi wiatr i psotnica. A może by ją tak za mąż wydać, panie Tomaszu? A kto by ją chciał, moja pani? Kuzda potwora, no idzie złego amatora. Niestety nie znalazł się jeszcze dotąd taki amator. Ale to by było jedyne wyjście, wydać się za mąż. Wyślij heroldów, jak jest w zwyczaju. Niechaj roztrąbią po całym kraju, że jest przecudna królewna do wzięcia. Król Dziewarowski poszukuje zięcia. Tylko nikt nie weźmie takiego cielęcia. Ada, dosyć tych żartów. Bierz krzesło, siadaj. Pogadamy poważnie. Ada, postanowiłem wydać cię za mąż. Mam już nawet upatrzonego kandydata. O, musi być ciekawy typ. Pewnie pogromca dzikich zwierząt. O. Wszystko ma swoje granice, nawet moja cierpliwość. Zamiast uderzyć się w piersi... Już się uderzam. Oszalałaś, co ty wyrabiasz? Popiół na znak pokuty za grzech. Idiotka. Pierwsza idiotka w rodzinie. A ty masz szczęście, że nie jesteś chłopakiem. Uch, ja sama żałuję, a bo co? Bo tak bym ci skórę wytatarował, że na ruski miesiąc siedzieć byś nie mogła. Pan hrabia Ożelski z synem. Dobryś, także w porę. Mam prosić? Co? No oczywiście, że prosić, naturalnie, że prosić. Adula, no ty ufna, moja droga, no słuchaj, no i sprędził go, umyj się, ubierz się, zabij, bo jest idiotka i przyjdzie to do zadania. Ani mi się śni. Uda się jeden, smarkulo wstrętna. No przecież musieli ich poznać nareszcie, nie? Wcale nie jestem ciekawa. Serwus, babciu, baw się dobrze. Tam mnie to zadystyngowane towarzystwo. Dziękuję. Nie widziałem jej już 8 lat. A ja 12. Przed moim wyjazdem do Anglii była 6-letnim bąkiem. No, czas leci. Mam nadzieję, że wyrosła na piękną, wytworną damę. Damę? A dama, oczywiście, całą gębą damy. Byśmy poznać twoją jedynaczkę. A rzeczywiście, naturalnie, nie zaraz każę ją
podszukać. Prawdopodobnie maluje gdzieś w okolicy. A, to panna Ada ma także i talent malarski? O, tak, pani zawsze coś takiego zmaluje, te wymaluje, namaluje. Powiadam ci, kozak, te, kozak, kozak. Tomaszu, przepraszam, Tomaszu. Przepraszam, bardzo. Pamiętam, jaka była zwinna. Drapywała się na najwyższe drzewa. A iść te dziś oczywiście, żeby tego nie zrobiła. O, to wytworna panna. Co za maniery, jakie wychowanie okropne. Okropnie dystyngowane. Zazdroszczę tej podróży. Jeden. I też wspomnień te jedyneczki. Ja o bureczkach myślałem. Jedyneczki, bureczki, pasjami lubię. Cudne pieczywo, znakomite. Ja mam masę spraw do załatwienia. Czy zatrzymamy się w Krakowie jakieś 2-3 dni? Papi, ja bym wolał troszeczkę dłużej. Wiesz, mam tam w Krakowie przyjaciół, kolegów. Co? Karczmie? Co to, w karczmie jesteś? Ty nie wiesz, jak się melduje? Mówi się głośno i wyraźnie. Jaśnie panienka pojechała konno w sąsiedztwo. Zrozumiano? Marsz! Ja mnie was bardzo że bez pas moja jedyneczka właśnie wyjechała konno do Martwickich. A to się świetnie składa. Właśnie teraz wybieramy się do Martwickich. A wy wątpię, czy ją tam jeszcze zastaniecie. No to może spotkamy gdzieś po drodze. Nie, to wykluczone. Wykluczone, bo ona jedzie takim rzemiennym dyszlem. Tak od folwarku do folwarku. Taki rajd. Pole rajd. To szkoda, Antosiu, bo zgodnie z naszymi planami młodzi przecież powinni się ze sobą poznać, zbliżyć się do siebie. No naturalnie, oczywiście, przecież nie możecie kupować kozy w worku, daj kota w worku. Stop, dlaczego ja mam doskonałą myśl? Przecież wy w przyszłym tygodniu będziecie w Krakowie, nieprawda? Oczywiście. No, więc cudownie się składa, bo w tym czasie Ada już będzie także w Krakowie na pensji, odwiedzicie ją przejazdem, a ja przez ten czas zdążę ją przygotować do naszych planów. No to świetnie, no to się... No więc musimy pożegnać naszego przyszłego teścia. Jak to zaraz tak na sucho? Nie, moi drodzy, nie. Musimy wypić strzelinę granatu. No chodź, no Frejdziu, proszę, chodź. A te muzy się nie przystęp, kiedy księżyc już zastęp, ja wreszcie nie wiem, lecała, to góra stanie spała. Na wasze pyszne, na to jadę, na będzie to wasza twara. Naszego zakładu. Więc rozumiecie, w oczekiwaniu premiery mojej jestem zupełnie bez groszy głowy, prawda? Więc co było robić, prawda? I wtedy posłaniec Rzepko zapretogował mnie tym dwóm babom, bo rozumiecie, żona tego Rzepki właśnie jest kucharką w tym internacie. Rzepko bardzo go poleca.
Co? Mówię, że rzepko, bardzo go polecam. No wiesz, Sherry, rzepko, człowiek z gminy, posłaniec. Cóż to za rekomendacja? Rzepko jest bardzo sprytny i zna się na ludziach. No, pierwszorzędnie płacą, tylko że baby żądają, żeby profesor był stary i brzydki. To drugie przyjdzie ci z łatwością. No, dowcipy. No dobrze, ale jak ty się zrobisz na starego? A to już Rzepko wszystko wykombinował. O, oto i mój protektor. Panie mistrzu, znakiem tego wszystko załatwione. Ganiamy na przeróbkę. Serwus, chłopcy, idziemy. Serwus. Pogodny wieczór świętego Jana. Bawią się goście weselni. Jesteś. No. Kuchino, pewnie se popił, szatanie. Nie? Jakim prawem? Myślę, że nie widziałam, a po coś mi surt z domu. Ten czarny od święta. Czytałeś na wódkę, co? Jak to mu solo, stary koń, jak to to ży. Gadaj mi zaraz, gdzie surdu? Surdu? Karierę zrobił, profesorem ostał. Ja z panią poproszę, proszę. Ja? Cicho, dzieci, cicho, proszę. Proszę, spokojnie, spokojnie, cicho, proszę. Czy pani w ogóle nie ma głosu? Panie profesorze, ryby i dzieci głosu. Teraz pani pozwoli, proszę. Proszę, cicho. Do, re, mi, fa, sol, la. Proszę. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Źle. Fa, sol, la, fa, sol, la. Bardzo nie lubię fasoli, panie profesorze. Cicho, cicho. Ucho jak u buta, a głos mały, ale za to przykry. Wiesz, Sherry, ten nowy nauczyciel to prawdziwy skarb. Kto ma garb? Nie, on się pył. To nic, to nawet lepiej, że taki brzydki. Mówię, że bardzo dobrze uczy. Kluczy nie mam, kluczy ty je masz. Młodzi, pewnie zapomniał mnie w kuchni. To nie na twój rozum. Znakiem tego za głupia jesteś. No, jak ścielewałkiem bez chleba, ty zgłupiejesz. Kumendian. O, pardon. Wałkiem bez leb, owszem, twoje prawo małżeńskie. Ale kumedian? Teatr mi nie tykaj, babo zuchwala. To świątynia melpomeny, rozumiesz? Sam jesteś małpomena. Myślę, że nie wiem, wczoraj wieczór znów byłeś w teatrze, co? Byłem, no, bo lubię. Znakiem tego, że teatr to moja żywiola. A wiesz, co grali? Poskromienie z Lumicy. Oj, żeby ja to z tobą mógł zagrać. Podobno dostał świetne warunki. No tak, ale musi się wygłupiać w przebraniu starego Belza. Chociaż jeżeli premiera Fiolka chyci, to to będzie się mógł wycofać z tej awantury. Widościwa osoba, parę nie pan go patrzy. Nie mam drobnych. To pracuj, żebyś miał i żebyś mógł mi dać, rozumiesz? Co? Jak się macie, chłopaki? Raziu! Niech cię pójdzie, sadą, no. Nie pójdzie. Siadaj, a to bestia dopiero. Panie Miglan! Panie Miglan! Oj, uszanowanie, proszę bardzo. Trzy kawusie i trzy koniaczki. Ja płacę gotóweczkę. Przed premierą? A może jakaś bogata ciocia, czy? Nie ciocie. Jedna głucha, druga ślepa. Proszę bardzo, proszę. Ale zaraz, Puls, zasychać w laboratorium żołądkowym. Waterzupka? Pieczę cielęca, szem. Ano parzona sałata i kartofelki. Kartofelki pomogę obierać. Saluję roczki. Czy to z przeproszeniem robota dla takiej delikatnej panienki? Nie wypada to. A ja wolę obierać kartofle, jak grać na fortepianie. A propos, kochane rzepki, jak wam się podoba nowy nauczyciel muzyki, co? Dobrze jest mieć synotyliczne i gotów wrót,
Życie jednak skąpi, los się z nami drażni. Stąd cnotliwym brak gotówki, a forsistym cnót. Ja mam na to świetną radę, oswojenie jaźni. Moje pierwsze ja na organach gra, same cnoty świętobliwa mina. Moje drugie ja cnoty pięć ma. Moje pierwsze ja czyste jest jak łza, nie gra w karty, nie zna smaku wina. Moje drugie ma cud, cud, ultra wina. A już nie wiem, któż mi w grę, czy ten świętobliwy mini. Tam profesora. Wzięłam pana Codziennie czeka się na pana bemola. Już mi wielkiego nie zabiera głos w tych sprawach. Proszę pani, znikąd dla bimbusia mleka dostać nie mogę. To skandal, żeby w teatrze nie było trochę mleka dla bimbusia. Rzeczywiście. Krowy są, krowięty są, a mleka nie. Jak na reżysera to wcale niezły dowcip, prawda bimbus? I raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. I raz. Proszę, majstro, uwaga. Proszę, Slowfox. Niech się panie posłuchaj. Proszę, posłuchaj do tyłu. Linia i raz, dwa, trzy, cztery i raz. Tylko rytmika, plastyka i gimnastyka. To jedyny sekret piękności. Ja tam lot gimnastykowałam się namiętnie. I temu zawdzięczam swoją figurę. A tak, tak, niektóre. Niektóre. Raz, dwa, trzy, cztery i raz. Ram, tam, ten, ram, stop. Panna Zosia, proszę. Proszę, stanąć do środku. Ale nie za drzwiami, proszę tu na środku wcale tak. Maestro, uwaga, proszę. I raz, dwa, trzy, cztery i raz. Rzeczywiście, bardzo ładnie, panienki, na miejsce, już. Spokój, silans, miejsce proszę zająć, już. Panno Zosiu, proszę uważać. Panna Ado, już. No 100 tysięcy diabłów, gdzie jest ten bemol? Chcesz go posłać po mleko dla bimbusia? Nie proszę się nie pchać. Na kolejny, na kolejny. Wam.
Znasz go bardzo dobrze, ale o tym potem. Raz jeszcze przypominam, że obowiązkiem panny z dobrego domu jest do formy, o zachowanie i wytworny wygląd zewnętrzny. Nie wypada, że... Pomały, możesz dalej nie czytać. Mamy takie rzeczy na pamięć. Czy twój papa jest Arturowy? Ale skąd, łagodny jak baranek i kocha mnie do szaleństwa. Ale lubię gderać i zrzędzić. Rodziców ma sobie umieć wychować. No tak, zapewne, ale wciąż się martwię. Biedny tatek, co cię się sam? Taki jak ja, gagatek, nie lada, to kram. Nie po każdej nowej psocie, gdy go dręczy wyczyn mój. Płaczą z nim wszystkie ciocie, i babcia, i wuj. Adam, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na wina wszystkich twoich fantastycznych cnot masz oblewa zimny kot. Ada, to nie wypada. To różby maskarada. Bez kapady, dzień te chwile psie. Co ty zrobisz, zmiłuj się. O Jerry, ty mnie tu za mąca. Ty zaś masz manierę. Ciszy Ada. Nie wypada, nie wychował głada. Ten to by cię małżeńce uczy się mi chciał. Po tygodniu nie przaj. Wiem, ma rację biedny papa, lecz gdy mnie ogarnie wzik, trudno przepadło klapa. Dziewczyna, nie nikt. Nie ma rady, co ja zrobię? To wewnętrzny jakiś mózg. Różno w tym myślam sobie. Od czwiotu, od kut. Ada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych co, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. To rusowy bryk maskarada. Serka pady, wszystkie jedne tygry się. Co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie stoi smery. W tym wieku namuszcza. Ty zaś masz maniery jak sztubak z młodszych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie odlada. Ze sobie cię małżeństwem uczy się mi chciał. Po tygodniu patrz. Towarzyszyć, patrz. Gęba mi spokoja jak wania karmelita. To pech to prawdy, no. No i co robić, przecież ja nie mogę się oświadczyć dziewczyny w twoim. Trudno ode mnie wymagać, żebym się w takim stanie przedstawiał narzeczonym. A może do jutra wstępnie, a może by ją można listownie przeprosić. No, czy to takie pilne? No, tak, tobie nie pilno, ale przecież ja dałem słowo dziewanowskie, że to dziewczyna jest uprzedzona o no to ty idź tam, patrzcie, dobrze. Nie musisz zaraz ją prosić o rękę. Pogadać z nią, zaniesiesz malej pół czekoladek, a potem mnie wszystko opowiesz. No tak, wygodnie no. Jesteś. No ja wiem, że ty zrobisz pokój, dobrze, no mój, no, no, ja cię proszę. Ale Ireczko, zrozum. Nie jestem dla pana żadną Ireczką. Jestem Ira Ruleki, primadonna. Zrozumiano? No i cóż to za próba? Ci państwo wciąż się kłócą, a ja czekam. No upatrzcie, bo wielki artysta. To zadzwoń ze strony dyrekcji dawać mi takiego partnera. Cicho, próba. Powtarzamy duet pierwszego aktu. Ja nie zda przygrywki. Proszę. Nikt mnie nie rozumie, tak jak ty. Nikt mnie wziąć nie umie, tak jak ty. Tak zdumiewać, tak irytować i tak się gniewać. Stop! Proszę zwracać się do partnera. No do kogo pani śpiewa? Do mego najdroższego, do mego skarbulka, do bimbusia, do mojego kochanego skorbeczkę. W takich warunkach nie mogę pracować. To skandal. Przerywam próbę. Żegnam państwa. Bimbus! Ireczko, zrozum, że... Przejmujesz się? Bo ja nie. Cicho! Panie pozwolą, ożyń. Bardzo nam miło powitać wieka z naszej sfery. Proszę. Pan Dziewanowski zaawizował nam miłą pańską wizytę. Ale jeśli się nie mylę, pan hrabia, czy być
synem. Tak jest, stary, to jest pani niestety mała Alicja. Przeziębienie. Tak, tak, dziewczyna jak marzenie. Co? Pan hrabia wybaki. Wyglądasz jak pierś. Ślazowy, co? A masz tremę? Tremę czy chcę? No, zawsze oświadczyny. Pomysł narzeczony gwizdy, ani się śni wychodzić za mąż. Tylko tak mówisz, ale po oczach widać, żeś podniecona. Podniecona? Przesada. Po prostu ciekawość. A ciekawość to podobno pierwszy stopień do małżeństwa. A ja wam mówię, że amator kwaśnych jablek pójdzie z kwitkiem. Tak. Kurz, o, jak od bielizny. Chyba... No, chyba, że to, chyba, że mi się pokochał. Krokodyle idą. Prześlicznie wyglądasz, moje dziecko. Popatrz, siostruni, to za pannica. Długa spódnica? Nie. Postaraj się, moje dziecko, zrobić na nim dodatnie wrażenie. Papa widzą, że mu na tym bardzo zależy. Prawda, siostruniu? Że co? Mówię o liście jej papy. Łapy? Pokaż. Brudne łapy. No wiecie? Przecież to stary dziad. Już ja mu obrzydzę małżeństwo. Mam myśl. Słuchajcie. Witam bać pana, witam sercem całym. Bardzo mi miło panią poznać. Panno Ado. I mnie także, a jakże. To dla mnie? Oczywiście i to także. Za jarzyny dziękuję. Czekoladki dawać. Co to ja chciałem powiedzieć? Nie wiem. Ojciec prosił pozdrowić pani. Mm-hmm. A jak się pani tutaj czuje? Jak umarłem kadzidło. Co? Czy ojciec pani pisał, że mamy ją odwiedzić? Kogo? No, panią. Po drodze do Wiednia zatrzymaliśmy się w Krakowie, żeby właśnie... Jechał do nieba, wstąpił do piekła, po drodze mu było. A jakże się pani podoba Kraków? A ja się panu podobam. Bo mówią, że jestem podobna do Grety Garbo, ale tylko z profilu. O! Bo on fast to jestem wykapany Douglas Fairbanks. Tylko wojsiki zarobią. Rzeczywiście, ale... Owocu pan nie przyniósł? Bardzo lubię banany. Pan nie przyniósł bananu. Bananu nie przyniósł mi pan. Hrabia już wychodzi. Tak jest, ja muszę i właśnie chciałem... No prawda, że to czarująca dziewczyna. Kto? No, Ada. Ada. Ada czarująca, czarująca. Prawda, ona ma w sobie coś takiego. A stanowczo i wątpię, czy to się da wyleczyć. Żegnam pani. Monsieur? Co on powiedział? Wyleczyć? Dobrze ci się śmiać, ale ja, ma foi, ja pierwszy raz nie wiedziałem, jak się zachować. Myślę, idiotka. Kompletna idiotka. Przynajmniej ładna. Ja, straszliwa karykatura. Biedny babcia. Co ja teraz powiem Dziewanowskim? No przecież to strasznie przykra historia. Za bardzo jestem szczęśliwy, żeby się z tobą teraz martwić, babciu. Jako posłuszny syn nie oponowałem, ale przyznam ci się szczerze, diablem się nie uśmiecha to małżeństwo. La, 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 la. Ty
proszę się skupić uwagi więcej. Już się skupiłam, proszę, pani profesorze. Więc powtarzamy, proszę. Oddać bliźniemu, co winna mu dać. Cenę to jest dobrze czynić drugim, a szczęście nie samo zdrowi zasługi. No, widzi pani? Właściwie pani jest bardzo zdolna. O, panie psorze! Powiedziałbym nawet, że pani ma wielki talent. O, panie psorze! I dlatego panie przełożone poleciły mi zająć się panią specjalnie, poza lekcjami zbiorowymi. O, panie psorze! Ale panno, jak mi pani pierwszy raz zaśpiewała, to mi naprawdę włosy na głowie stają. Wyobrażam sobie, panie psorze, takie długie włosy na jeża. Pracujmy dalej, tak. Zaśpiewamy sobie teraz, zaśpiewamy sobie na przykład. Perugę se założył, okulary i takich buja, że niby stary profesor. Powiadam panu opera. Co pan? Co pani o tym myśli? Pycha, klasa! Cud, miód, ultramaryna! Jeżeli cała operetta to naprawdę gratuluję! To proszę posłuchać teraz mojego foxtrota. Tutaj jest tekst. Niech pani spróbuje zaśpiewać. Proszę. Dobrze. Uwaga! Przyjdzie taki ktoś, proszę mi się zdobyć, że już to nie zechcesz to mówić, nie chcesz to prosić, ale buzi musisz dać. Cudów przecież nie ma już na świecie, przecież w szczęściu nic nie skurasz przecież. Przyjdzie taki ktoś, mówię taki coś i już kochasz jak na złość. Brawo, brawo! Wierzę mocno, że zdobędzie pan sukces. A co idzie zatem? Rękę i serce, mój ukochany mi rękę. Och, jakoś to romantyczne. Przez miłość do sztuki i przez sztukę do miłości. Ale panu Adu, dyskrecja. Rób, trup i spółka. Milczę jak niezapłacony telefon. Ale na następnej lekcji musi mi pan zagrać dalszy ciąg. Muszę znać pana operetkę od początku do końca. Murowane. No i muszę być na premierze. Na premierze? Pan Mado, a co powiedzą krokodyle? Krokodyle zostaną wypchane trocinami i wysuwane do muzeum. Kwiatki, powiedzcie jej. Halo, niech posłaniec skoczy do kasy zamawiań i kupi loże pierwszego piętra na dzisiejszą premierę. Już się robi, panie dziedzicy. Na jednej nodze, już. Fruwam, panie hrabie. Rzepko. Sługa. I powiecie, że bardzo żałuję, ale w niedzielę wylecam na polowanie. Rozkaz, panie doktorze. Tylko skoczę po bileciki do teatru. Bogato, pan dziedzic, loża. Ej, forza to jednak piękna rzecz. No dajcie spokój, czy to moja wina, że ja mam bogatego papę? Wina? Przeciwnie, zasługa! Strunk to mieć nosa w wyborze rodziców. Zaraz, przecież to premiera operety. Musowo, panie doktorze. Ajajaj, jaka szkoda, nie będę mógł być. A mam moje oficjalne miejsce w trzecim rzędzie. Ma się zmarnować, to lepiej nie wrzesko od kozyna. Są mi rączki panu doktorkowi, przyda się, owszem, wszakże. To prawdziwy anioł.
słodycz, delikatność uczuć, wielki talent. Ach, ten proszę. Moje miłości. Talent? Pani też ma wielki talent. W przeciągu paru dni opanowała pani wszystkie role w mojej operetce. Niestety, babcia nie cierpi teatru. Dlaczego? Podobno za mlodu miał jakieś przeżycie sercowe. Tak, tak. Wtedy to była prawdziwa tragedia w moim życiu. Po prostu wariowałem za to aktorzycę. Pamiętam. Dawne czasy. Żadne perswazje nie pomagały. Ta albo żadna. A no cóż, młody człowiek był, głupi człowiek był. I co się z nią stało, nie wiesz? A wiem, ja wiem, naturalnie. Otóż, kiedy rodzina wzięła mnie pod kuratelę i z Korsą było gorzej, uciekła do Wiednia z jakimś rotmistrzem od huzarów. Zniknęła jak sen jakiś złoty. Ale pocieszyła cię jakaś inna. A bo to jedna? Chłopie, było tego na mędle, na kopy. Leciały na mnie te kobiety. Pojęcia, bracie. Wyczuwali, wiesz, gotówkę. No to też. No, ale przytem byłem chłop na schwał. Wysoki, czupryna bujna, smukły. Nos orli. Ale to się bardzo zmienił. No, może być. No cóż, czas leci, leci. No, ale nie mów młode. A czy pamiętasz chociaż, jak się nazywała twoja Bogdanka? A owszem, naturalnie nazywała się... Zaraz. Jak ona się nazywała? Fatalne, okropne, leży jak na psie. Proszę to później zabrać i poprawić. Dobrze, proszę pani. Nie kopć mi tu pod nosem. To ja już pójdę, proszę pani. Całuję rączki. Odwróć się, muszę się przebrać. Ireczko, nie denerwuj się. Wszystko będzie cud miód ultramaryna. Wiesz, że mógłbyś zmienić repertuar. Twoje wyrażonka doprowadzają mnie do rozpaczy. Ireczko, ja chciałam tylko powiedzieć, że wszystko będzie super hyper nader. Czy ty wiesz o tym, że prawie wszystkie bilety są wyprzedane? Prawie wszystkie bilety wyprzedane. Będzie miał kto gwizdać. Dlaczego tak czarno? A dlaczego tak różowo? Moje psy kochane, mój bimbo śliczny, Ireczko, piękny, a ja ci mówię, że będzie powodzenie. Ja mam nos. Tak, co jak co, ale nos to masz. Poważny nos. A zobacz, Irusia, że tak się do tego noseczka przyzwyczai, że żyć bez niego nie będzie mogła. Nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że się uczę roli? Siadaj. Mój bimbuś, to się być darf najgorszy. Osioł, dureń, idiota. Chyba takim idiotą nie jest. Przecież ona go maltretuje. Panie chłobro, robi co mu może. Siódme poty na niego biją. Kobitami to jest tak jak z cebulą, proszę pana. Człowiek płacze, panie, pogardza, ale lubi i źre. Ale co on w niej widzi? Stare pudło, a przy tym zła jak osa. O, osa, panie, to żmija, panie, wiedźma zły. Chyba zła. Zły z tej góry, no. Wiera zapowiada się wspaniale. Nie przeżyłabym tego, żeby nie być na premierze. Muszę. No tak, ale na widowni mogą panią poznać. Chyba za kulisami. Pycha, cud, miód, parafina. Ultramaryna, panie. Właśnie, ultramaryna. Ale jak się wydostać z tego ansztańcu? Wieczorem nie puszczą. Sami się puścimy, panienko. Znakiem tego ja wszystko wyszpekuluję galantem. Wszystko wyszpekuluję, ale ja. To już moja w tym głowa. Bo urzędki tu są. Zrobimy tak. Halo? Czy to pensjonat hrabianek Spitzbergfutter? Tu mówi portier z Grand Hotelu. Pan Dziewanowski z Dziewanowa przyjechał i prosi, żeby córka przyszła wieczór do hotelu. Bo jest niezdrów, wieczorem nie wyjdzie. Tak, przecież... Tak. Dziękuję. Więc tak, moje dziecko. Szybko cię odprowadzi, a koło 10 przyjdzie po ciebie. Ale to nic poważnego, babciu, proszę pani. Miejmy nadzieję. Pewnie przeziębienie.
Posiedzisz przy ojczulku kilka godzin, zjesz z nim kolację i wrócisz. Tak jest, madam. Ale sprawuj się dobrze, moje dziecko. Nie denerwuj ojczulka. Och, będę przy nim siedziała cichutko jak myszka. Niepraktyczna jest taka sztywna koszula. A? Dłużej jak miesiąc nie da się nosić. Jakoś nóżki baranie. To jednak trudna sztuka jest być sznytowcem. Pomyślcie, pomyli się facet, weźmie do fraka żółte buty i gotów. Kariera skończona. Albo spróbuj biały krawat do smokinga. Umarł w butach. Wesia, jak się taki gips wiąże? Pojęcia nie mam. Umiem nawet związać końca z końcem. Słuchajcie, chłopcy, wy to gadu, na to najwyższy czas się pójść przebrać. Przebrać? No. Kto? Wy. My? Nic. Co to? No jakieś wieczorowe... Czego życzycie, zwierzaki? Kistro jakiś na premierę. Rozumiem. Wobec tego stawiam wam do dyspozycji całą moją garderobę. Macie tam frak, smoking, czarną marynarkę i żakiet. Smoking pod Ale musisz nam opowiedzieć wszystko jak było. Nie zapomnij szczegółów. Dobrze, opowiem wam wszystko. Na... Panienko, tatuś czeka. Dobrze, już idę. Cud, miód, ultramaryna. Wszystko będzie świetnie, tylko ta trema. Głupstwo, panie grunt, że wszystkim nie wyprzedane. Pan to się chyba pewnie w czepku rodzi. Nie, w Płocku, panie dyrektorze. Co do pana miejsca przyzna jakaś panienka? Nie, panie. Tak. Nie poprosi, tak, panienka. Pierwia spółki powodzenia, panie. Teraz się dopiero zacznie, panie. Pan dziewczynki, wielbiciele, panie. Zazdroszczę pan. Ale nie ma pan dyrektor czego zazdrościć, to moja uczennica, tak, panie dyrektorze. Wyobrażam sobie, czego ją pan uczy. Ale w każdym razie nie przeszkadza. Jestem, profesorku. Tymczasem stanie pani tu za pustami, a później postaram się panią gdzieś wygodnie umieścić. Dobrze? Przepraszam. Pani z redakcji? Nie. Tak, z pracy. Dobrze, przepraszam. Ziuziółkowski! Ziuziółkowski, prędko! Przecięcie nocowe z pierwszego aktu opuści! Jeszcze jej nie ma? Ludzie, przecież to będzie skandal! Co prawda, chodzi dopiero w końcu pierwszego aktu, ale zacząć? Ale pani Roletti potrzebuje z pół godziny na samą charakteryzację. Panie Figuła, niech pan dzwoni do pani Roletti do... Ludzie dystyngowani nie śmieją się tak głupio. Ludzie, miejcie litość. Nie rozumiem doprawdy, co się stało. Po prostu nieprawdopodobna historia jakaś. No, telefonowałem do panny Loretti. Nie ma, wyszła, nie ma. O, to pewnie on. Lejdź pan na widownię, tam pod dyżurnego doktora. Trzeci rząd, 12 szef. Po doktora, lejdź pan. Trzeci rząd, 12 szef. Przepraszam, pan doktor pozwoli mi. Właśnie pan doktor pozwoli. Nie, Nasza prymadonna nagle zasłabła i nie możemy zacząć. To nic, ja poczekam. Ale kiedy pan doktor jest proszony za kulisy, no. Kiedy faktycznie... Panie doktorze, szybko, no. Rzepko, nie szybko. Wszystko jedno, przecież pan jest dyżurnym lekarzem, no.
naturalnie. Proszę, pan doktor. Jest pan doktor. Ze znakiem tego jestem. Pan doktor, witam pana. Czy wszyscy mają wyjść, panie doktorze? No co? To proszę państwa, wychodzić. Wyłazić. No. Proszę bardzo, prędzej. Wyłaź. Że pan, jak panu mówią, wyłaź. Że to? Fryderyk, puls nie funkcjonuje. Znaczy się, mam przed sobą ukochane zwłoki. Przepraszam, to cybulia mi nawalia. Zapomniałem nakręcić. Poproszę panią się o porcję ozorka. Niczego, obleczy. To co panią się dokucza? O, ja nieszczęśliwa. Porzucił mnie, uciekł, a ja go tak kochałam. Znakiem tego ukochany paniu się puścił saksofon. Detal, znajdzie sobie pani innego. O nie, innego nie znajdzie. Pan nie ma pojęcia, jaki on był piękny, jaki rasowy. Uszy długie. Faktycznie rzecz gustu. Nosek czarny. No już powiem niekoniecznie. Nie rozstawaliśmy się z nim nigdy. Sypiał zwykle w nocy w nogach mego łóżka, zwinięty gwer puszczek. Dziwny facet! Papa Ślaski, idiot. Przepraszam pana, i trzeba natychmiast zawiadomić publiczność, po to przeczytać. Się spóźnić. Z powodu dyszło i tak dalej. Mój bimbuś, mój cuduś, mój skarb najdroższy. Bimbuś? To chyba nie tutejszy. Pekińczyk! Oryginalny Pekińczyk! Kitajec? Wstyd, paniusiu. Z poganem, żółtkiem się zadawał. Jak pan śmie? Pójda, paniusiu. Poszedł na zbity lepiej, lepiej. Niech go zła krew zaleje. O, bezczelność! Masz zemdlała. Tak, a kto za anonsuje? Bo ja wiem, kto pani. No pan! Nie, ja za nim! Ale co, pan, ale już, ale... Nie ma pana. Nie ma pana już. Dziękuję. Publiczna szanowność. Też. Cześć, szanowna... Publiko. Tak, publiko. Dyrekcja nagle nie zamogła. Z powodu za nie mogła. Wobec tego, że o opóźnieniu nastąpi przedstawieniu, ulegnie przedawnieniu. Wobec tego uprzejmie prosimy publiczną szanowność, cierpliwą szanowność o publikę. No co, lepiej? Lepiej odwieźć domu. No a co doktor znalazł? No, różne rzeczy. Więc grać nie może. Chyba na loterii. No ale co jej jest? Facetu z kamfora, gwiazdula kaputa. Zapalenie kiszki sercowej. Zapalenie kiszki sercowej. Aha. No i on taki pech, panie. Co robić? Co robić? Co robić? No bo ja wiem, no niech pan zarządzi, żeby ją odwieźć do domu. Taki nie szpijcie mi. Dyrektorze, odwołujemy. Ale zaczekaj pan, panie, zatrzymamy się chwilę, no może znajdzie się jakieś wyjście, panie. No publiczność tupie. Aj, tupie, tupie. A nie zgaś pan papierosa, bo będzie fajer. Będzie fajer.
Panno Edu, co pani robi w tym przebraniu? Usprawiedliwiam swoją obecność za kulisami. Ale pan jest widoś, profesorku, co? Taki pech, co? Panno Edu, ja mam świetny pomysł, genialna myśl. Cud, mius, ultra, maryna. Panno Edo, to jedyny ratunek. Błagam panią, będzie wszystko świetnie. Cud, miód, ultramaryna. Ale ja nie potrafię, Gramy. Pan Rybicki zanonsuje, że za 10 minut zacznie się spektakl. Spokój. Zagra pan na X. Tak, proszę zanonsować. Proszę zanonsować, zagra pan. Stop! Albo proszę nic nie ogłaszać. Co? Posłuchaj ty! Zaraz. Jakaś blondynka oszukuje większe towarzystwo wieczorową porą. No. Cóż to może znaczyć? Czy ja wiem? Ja. Proszę. Wygląda pani czarująco, no. Ale żeby tylko tak reszta wypadła. Ma pani tremę? Nie. Tylko mnie trochę trzęsie. Ona i X na następny. Oj, boję się. Iść, czy nie? Już piąta dobiega. Tik-tak, jak wlecze się zegarach, żeby można raz naprzód chronić przeklęty czas. Iść, czy nie? Przyjść miała przed czwartą. Tik-tak, już czekać nie warto, a jednak trudno iść, gdy potwi masz przyjść tu dziś. Nikt mnie nie rozumie tak jak ty. Nikt mnie żyć nie umie tak jak tu śpiewać. Tak irytować. I tak śpiewać. I tak całować. Patrzy na mnie, tak jak ty. Nawet kiedy kłamiesz, wierzę ci. Twoje oczy świat mi zmieniły. Nikt mi nie jest miły, tak jak ty. Bardzo się podciągnęła ta roleta. Widocznie urlop spędziła u Steinach. Ależ ona wygląda jak podlotek. Cicho, bądźcie gadury, przecież ta mala jest zachwycająca. Powodzenie, rozum. Panno Edo, krótko mówiąc, buzi. Przepraszam pana, czy to jest garnitur?
kaderowa primadonny? Tak, tam jeszcze panów tylko bram brakowało. Nie no, my byśmy tylko pragnęli złożyć hołd. A panie, tyle hołdu, że już się nie więcej nie zmieści. Co ma powiem? Wręczymy tylko ten kalafiorek. Wykluczone, panie. A artystka się przebiera. Jasno, wobec wszystkich nie. Chodźcie, chłopaki. Co? Proszę nas puścić. Wykluczonko, co? Panowie, pobądźcie panami. Pobośni, dyżurny, co jest? Ja to bardzo przepraszam, to my se idziemy, ale my tak łatwo nie damy za wygrane. Chodźcie. Ja nie mogę, ja nie chcę, proszę zatrzymać auto. Ale proszę mnie puścić. Nie, błagam panią, na godzinę, na pół godzinki potańczymy. Zabawimy się, będzie pyszna zabawa. Ale sen swój, nie sądzi pani, chyba że jesteśmy bandyci. Chociaż może wyglądamy na takowość. Ja nie mogę, ja muszę być w domu. Ale nie będzie pani w domu, odwieziemy panią za godzinę, słowo. Jak można kogoś tak siłą zmuszać? A co sobie pomyślą moi opiekunowie? Na pewno nic złego. Niesłychane, żeby kogoś siłą tak porywać. A dokąd mnie panowie wiozą? Na bal młodej sztuki. Na Parnas podwawelski. Powiedz pan, panie Rzepko, co teraz będzie? Teraz? Tak, teraz. No chyba znowu piwko. Ładnego piwka już żeśmy sobie naważyli. Znakiem tego hrabinie wyrzucą pana na zbitwy. A ja, panie, gwizdzę na hrabinie i na posadę i na zbitwy. Tylko co z tą dziewczyną, rozumie pan? Dokąd to nie uwieźli, panie? Kindapery? Co? No te amerykańskie bandziory, co to dzieci wykradają. To pan bzdury plecie, panie, mnie głowa puchnie, a pan bandziory jakieś. Mnie dopiero łeb spuchnie, jak wrócę do domu. Znakiem tego, że moja stara przemówi mi do rozumu szczotką albo wałkiem. Tam jest szczotka. Sześć buteleczek czystych wyborowych, kochany panie. Sześć buteleczek. Panie mistrzu, to te? Rachuneczek wynosi 78 zł. Tak, gdzie on? Krupnicza 26, szóste piętro, pracownia malarska. Tam właśnie odbywa się nasz bal. Nie słyszy pan. Znakiem tego tam ją zawieźli. Ale, byłbym zapomniał. Może by pan mógł wypożyczyć nam ze dwóch kelnerów, bo usługa na naszym balu szwankuje. Słyszał pan? Dostają suty na piwek. Mamy fundatora z grubą forsową. Moje uszanowanie. Polecam się łaskawie, panie cię. Mam genialny pomysł. No. Panie Rzepko, zna pan tego gospodarza? Musowo, przecież to mój kum. To świetny cud, miód ultramaryna. Malując jak kosak, jak prycz, żeś poznał już sztukę prawdziwą. Bo sztuka to znaczy wziąć forsę za kicz, przyjść do nas i przepić groźliwą.
hokej się ceni, karaoke się ceni, a sztuka biedaczka ma schodzić na psy. Płótno przed nami i płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Płótno przed nami, płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Był malarz i gąska, uwiecznić ją chciał, a rzeźbił jak mistrz Leonardo. Trzy dni ją uwieczniał, na czwarty patrzał i wrąbał motylkę z musztardą. Klimat się zmieni i ustrój się zmieni, a bieda z malarzem wciąż będą na ty. Płótno przed nami i płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Płótno przed nami, płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Cześć królowej, trzykrotne piwa! Niech żyje nasz amfitryon! My chcemy wina! My chcemy wina! My chcemy wina! Wina, proszę wino! Proszę. Braku laku, wypijmy tym marnym strunkiem za szczęśliwą chwilę naszego poznania. Porwania. Musi mi panie wybaczyć ten brutalny wybryk, ale to nie było innego sposobu. Nie dość było panu podziwiać się w teatrze. O nie, musimy osobiście wyrazić mój zachwyt, no jestem panie orowany. Ale wie pan, wygląda na dżentelmena. Dziś każdy latek wygląda na dżentelmena. A kto go wie? Może to handlarz żywiołowym towarem? Trzeba uważać, jak tylko ferajna zaleje się na amen, wyprowadzić stąd panienkę i chodzić. Ale panie, panie, kiedy oni się zaleją, oni mają takie mocne głowy. To będzie ich zaliwać w kratkę. Raz piwo, raz wódka i co i raz podawać. I masz darmo, Uli Gerlow. To może byśmy je przepłukali. Racja, racja. Widzicie, co powiedział Sokrates? No. Jeśli ci wódka przeszkadza w pracy, to przestań pracować. No, ale jak to potrwa dłużej, to jestem ugotowany w sosie merdotem. A bo co? No, bo obiecałem moi stary, że wrócę do domu przed 12 w nocy. Najsilniejszą stwierdź. Taką noc coś jak wywięzy rozcią. Miłość sama wkrada się do serc. Nie kochać taką noc to grzech. To grzech. Gdy sercu serca brak. I serca brak. Bez tego pustyć piękno.
ma śmiech. Ma śmiech. I wino traci smak. Traci smak. Nie kochać za po noc, to grzech. To grzech. Ty tęsknią serca dwa. Serca dwa. Ty ktoś miłości was, jak ty, ktoś o niej śni, jak ja. Kochajmy póki czas, tak póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl nie porwie dziś i nas. Taką noc, dobrze, gdy sercu serca brak, gdy serca brak, tęsknotą pusty dźwięk, ma śmiech, ma śmiech. I wino traci smak, traci smak. Nie kochać taką noc, widzisz, Teofilciu, znakiem tego punktualnie 12. Ja ci dam 12! Ja ci pokukam! Nie kochać taką noc, to grze, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać taką noc, to grze, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni, jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam tę dziwną, pijaną noc. Proszę. Depesza do pana zrobię. Dziękuję. Całuję rączki. Oh,
to hultaj chłopak. Chociaż kto z nas za młodu był lepszy? Każdy w życiu robi głupstwo. Tomasz, pakować walizy, jedziemy do Krakowa. Tobie mam do zawdzięczenia ten skandal. Mniej bimbusiowi. Nie mieszaj bimbusia do twych niecnych intryg. Te zachwyty nad jakąś panną X to twoja robota. Tak, ale... I w ogóle, żeby jakaś krowięta ośmielała się mnie zastępować. Przecież ja jej zawdzięczam cały sukces, a zresztą możesz iść jutro wrócić do tego i grać swoją rolę. Ani miesięci i w ogóle wybij sobie nasze małżeństwo z głowy. Ja już je sobie sam wybiłem. Co? Tak. A co, miałem czekać, aż ty mnie wybijesz razem zębami? I w ogóle nie mam zamiaru? Czuję się doskonale. W drodze tak łatwo się przeziębić. Basta. No chodźmy, siostro. Medam? Siadaj. Babciu, co znaczy ten nagły przyjazd? Moje dziecko, no jakby ci to wytłumaczyć? Otóż wyobraź sobie, że dostałem depeszę od Pożelskiego z Wiedni. Otóż jego syn Prety, ten, za którego miałaś tego, to właśnie to on, nie ten. No, krótko mówiąc, zakochał się w jakiejś aktoreczce do Prety. Prety? Pożelski. Panie mistrzu, raz się udało, ale żeby znakiem tego znowu, przypuszczam, że wątpię. No, trzeba ratować sytuację. Pani Roleci ani dziś, ani jutro grać nie będzie. Nie, panie Fredziu, tak nie można. Nie. I pan był kiedyś młody, pan Toń? Tak to był, panie. Bylem jestem. A, to tak, naturalnie. No ile wiem, pan też się kochał w aktorce. Nie bądź. Właściwie to ona we mnie się kochała. Szala, panie, wariowała. A, panie, śliczny chłopak. O, panie, co za chłopak, panie. Malowanie. Ja bym powiedział, że dziś też. No, zawsze nie to. Nie. Jestem przekonany, gdyby pan zobaczył teraz tę moją małą, to pan by od razu zrozumiał to moje nagłe zakochanie. Pan taki koneser, taki znawca kobiet. No, oczywiście. To nie coś, co się tam człowiek na tych sprawach rozumie. No, ładne coś, nie coś. No to warto by ją zobaczyć, panie. No to świetnie. Wobec tego zapraszam pana dzisiaj do teatru. Zaraz poślę po bilet. Do teatru? Panie, a nie lepiej od razu odwiedzić ją w domu, co? A gdzie ona mieszka? Pa. Kiedy nikt tego nie wie, to bardzo tajemnicza osoba. A domu czy Roleci będzie mogła dzisiaj wystąpić, więc na wszelki wypadek muszę być w teatrze. No wiesz, Ada? Wiem, to nie wypada, ale kto powiedział A, musi powiedzieć B. A jeśli krokodyle zbuchają? No, liczę na was i na waszą dyskrecję. Aha, to wszystko jest takie zajmujące, takie chwałowieczne. Jak to myślisz? Wyszedł razem z panem Dziewanowskim? Tak jest, proszę pana hrabiego. Pani mówili kim? No, nie, proszę pana hrabiego. Tylko młody pan hrabia posyłał na dziś po bilety do teatru. Do kogo? Ja tu właściwie, wie pan, za tego, za jedną młodą damą.
młoda dama? Nazwisko? A babcie, żebym to ja wiedział. Nie wiem, młoda, zgrabna, nóżki śliczne. Ładna, zgrabna, panie, tu jest ta. Tu takich nie ma, panie, omyłka. Tak, jednakże jest. Nie, panie, za kulisy obcym wstęp z bronią. Ale może by jednakże w drodze wyjątku, panie dyrektorze, panie reżyserze. Dyrektorem, a ani reżyserem jeszcze nie jestem. Na razie zastępuję. A zastępuję? W tak młodym wieku? Brawo, brawo, brawo. Dziękuję panu. Można zostać. Trudno mnie pan zostać, ale jak się pana będą pytali, to pan powie, że pan jest z prasy. A panie, tym z prasy to wszystko wolno. Dziękuję. No i co? Dziś roleki nie gra, oplakuje bimbusia. No dla niej to straszny cios, panie dyrektorze. A gdyby tak pan zginął, co? Ja? Prędzej by się pocieszyła. Zresztą, gdzie ja do bimbusia, panie dyrektorze? No tak, rzeczywiście. Jestem i szczeka i taki gryzie, a skoja. No tak, więc dzisiaj gra nasza zastępczyni. Tak, już nawet jest w garderobie. Garderobie? Aha! Pan panie. Przepraszam pana, pan do kogo? Ja jestem z prasy. A ty jaki? Z hydraulicznej. Od jutra obejmuje pani rolę. Wykluczony. Trudno. Ale ta mala zdaje się robi to wspaniale. Jak na taką dyletankę, ale pójdę i powinszuję tej bezczelnej osóbce. A od jutra gram. Ada? Antoś, mańcie na resztę! Ruletka! Brawo! Cała rodzinka w komplecie! Cudny miód ultramaryna! Babciu, to nie wypada! Korzystając z sytuacji, mogę prosić o rękę pańskiej córki? Ale nawet musisz, a ja muszę się zgodzić. Powodzie? Jak jestem wzruszona! Ta scena rodzinna! Gdyby mój bimbuś mógł doczekać tej chwili! Jest bimbuś! Znakiem tego znalazłem! Mój bimbuś, moje skarby najdroższe! Mój następca! Mnie każda nazywała bimbusia! Poczciwne! Przyjmij to w darze ode mnie! Nie dam!